Witajcie na kanale Skoczkowie. Twórcy animacji prześcigają się w pomysłach, jak w przystępny sposób pokazać widzom przygody swoich bohaterów. Często produkcje działają na takim schemacie. Mamy jakąś postać, czy też grupę postaci, którzy w każdym odcinku znajdują się w innych lokacjach, czy też uczą się nowych rzeczy, co pozwala odbiorcom zobaczyć, jak ich ulubieńcy radzą sobie w różnych, raz mniej, a raz bardziej przyziemnych sytuacjach. W dzisiejszym odcinku będzie o znanych bohaterach z kreskówek w skokach narciarskich. W którym roku powstała najstarsza animacja skoków w historii? Tego dowiecie się, oglądając odcinek do końca. Świat według Ludwiczka to legendarna kreskówka, którą kojarzy każdy, kto oglądał w młodości Fox Kids czy też Jetix. W jednym z odcinków Ludwiczek został zmuszony do wzięcia udziału w zawodach narciarskich As Juniorów, po tym jak pochwalił się w szkole, że ja jeżdżę na nartach co tydzień. Poważnie? No pewnie, w Aspen, w Alpach. W pierwszych konkurencjach Ludwiczkowi sprzyjało niebywałe szczęście i niespodziewanie wygrał w jeździe po muldach, jak i zjazd na czas. Co było trzecią konkurencją? To zawody w siorbaniu gorącego budyniu? To niewiele trudniejsze. Będziesz skakał z krokwi samobójców. O, spójrz, oto ona! Ludwiczek, chwilę przed oddaniem swojego skoku, przyznaje się Grunewaldowi do tego, że z nartami to on niekoniecznie miał do tej pory wiele wspólnego, a przechwałki dotyczące umiejętności narciarskich... No nieprawda, tak? Kłamstwa, same kłamstwa po prostu. Ich powodem była zazdrość Andersona z powodu lepszej pozycji społecznej kolegi. Wszystko moja wina. Gula miał nieprzeterminowane mleko czekoladowe, więc powiedziałem mu, że co tydzień jeździmy na narty, a ja jestem mistrzem narciarskim. Finalnie jednak bałwanek Anderson decyduje się, by skoczyć, ale zanim udaje mu się dojechać do drewnianej konstrukcji skoczni, zostaje odepchnięty przez swojego młodszego brata Tomiego i przejeżdża między drzewami obok skoczni. Tomi skoczył, Ludwik minął linię mety. Co się stanęło? Bracia stworzyli idealne złudzenie, jakoby Ludwiczek zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Sędziowie przyznali mu za ten skok noty 5 razy po 10 punktów. Ludwiczek w podzięce oddaje złoty medal Asa Juniorów młodszemu bratu. 5 razy 10 punktów pokazano również zawodnikowi w filmie promocyjnym Dnia Śniegu pod patronatem FIS-u. Taka ciekawostka. W 244 epizodzie nowych, zwariowanych melodii Królik Bugs przypadkiem zamiast na Hawaje trafia na zimową olimpiadę, gdzie spotyka Kala, przemądrzałego mięśniaka. Jest to sequel epizodu 140 tej serii, w którym obaj rywalizowali w zmaganiach lekkoatletycznych. Celem Kala jest zdobycie jak największej liczby złotych medali. Bugs rywalizuje z nim m.in. w bobslejach czy halfpipe. Jak możecie się domyślać, jedną z dyscyplin są skoki narciarskie. Pierwszy polecieć miał rywal Bugsa, ale stracił równowagę niczym Daiki Ito w Sapporo w 2013 roku. Królik natomiast ruszył z góry skoczni, kpiąc ze swojego rywala, przejeżdża po nim, po czym oddaje, moim zdaniem, jeden z najlepiej zanimowanych skoków narciarskich w historii. Sprawdzić mu kombinezon, zgłaszam protest! W pierwszym odcinku American Dad poznajemy historię rodziny głównych bohaterów. Jednym z nich jest złota rybka Klaus. Pochodzi on z NRD. W przeszłości był skoczkiem narciarskim, przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich. Wskutek działań CIA, jego mózg umieszczono w ciele złotej rybki. Temat skoków narciarskich wraca jeszcze w kolejnych odcinkach. Widzimy m.in. scenę, gdy Klaus ucina sobie głowę nartą. Skoki narciarskie były też tematem jednego z odcinków z Olimpiady. Stworzona w 1992 roku na zlecenie Canal Plus, produkcja przedstawia w dwuminutowych odcinkach zmagania zwierząt w różnych dyscyplinach sportowych. Postacią, która łączyła wszystkie epizody, był komentator Jan Wężyk. W polskiej telewizji Zoolimpiadę w przerwie pomiędzy innymi tytułami można było oglądać również w bloku Bajkowe Kino, które w latach 1997-2004 było emitowane w godzinach popołudniowych na TVN-ie. W odcinku Skoki narciarskie widzimy zmagania hipopotama, słonia oraz wieloryba. Konkurs nie polegał na tym, kto poleci dalej, ale kto głębiej. No cóż, po zawodach stan tego obiektu był kilka razy gorszy niż tureckiego Erzurum po osunięciu się tam ziemi na zeskoku. A kuku, panie kruku,
to pantomimiczna animacja produkcji niemiecko-brytyjskiej. W Polsce emitowana była na TVP, gdzie swoją premierę miała we wrześniu 1993 roku, oraz na Fox Kids. Głównym bohaterem serii jest niebieski kruk Rick, który w każdym odcinku odnajduje się w innej scenerii i wciela w inną postać. Był m.in. nianią, pilotem samolotu, czy też w odcinku 29 skoczkiem narciarskim. Podczas 5-minutowego odcinka Rick oddaje 3 próby, każdą w innych okolicznościach oprócz stabilnej. Pomimo złośliwości antagonistów klasycznej sylwetki w locie, na uwagę zasługuje na pewno nienaganny telemark kruka. Widać, że praktyka Ricka jest na mistrzowskim poziomie. Ciekawe jak z teorią i czy nadawałby się na trenera. W końcu od kruka do kruczka niedaleko. Jak wytresować smoka to film, który pojawił się w polskich kinach 9 kwietnia 2010 roku. Kilka tygodni przed tą premierą ukazały się krótkie kilkudziesięciosekundowe filmy promocyjne przy okazji odbywających się w tym czasie Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. W jednym z nich śledzik Ingerman skacze na nartach wystrzelony z katapulty. Lecąc wpada na straszliwca straszliwego, a po chwiejnym, niedługim locie uderza z impetem w ogromną zaspę. Skoki narciarskie gościły również w polskich produkcjach. Jednym z przykładów może być Koziołek Matołek, który w odcinku Żeby kustka nie skakała. Podczas swojej podróży do Pacanowa jeździł sobie na nartach. Nagle jego oczom ukazała się skocznia narciarska, z której skoczył i jak łatwo się domyśleć po tytule odcinka, ten skok zakończył się dla Koziołka bolesnym upadkiem. W 15 odcinku 6 sezonu Bolek i Lolek wzięli udział w zawodach sportów zimowych. Oprócz narciarstwa alpejskiego, biegów narciarskich, łyżwiarstwa figurowego czy saneczkarstwa, była również konkurencja skoków narciarskich. Bolek szybko przybrał niezłą pozycję w locie i pewnie skok byłby nieco dłuższy, gdyby nie to, że na tyłach jego nart siedział Lolek, który stanowił balast, ale miał i też asa w rękawie. Nadmuchiwany balon, dzięki któremu bohaterowie kreskówki dłużej mogli utrzymywać się w powietrzu. Później zderzenie z drzewem, rage ptaka, pęknięcie balona i lądowanie tuż przed torem saneczkowym. Przygody Konieczki, Maślany, Anusiaka i Czesia zadebiutowały na ekranach TV4 w 2006 roku. Władcy Much pod koniec pierwszej dekady obecnego wieku były chyba nawet najpopularniejszym serialem animowanym polskiej produkcji. W odcinku 109 Mała Mysz bohaterowie pod wpływem transmisji zawodów w skokach narciarskich z Adamem Mała Myszem postanowili sami spróbować swoich sił. Zbudowali z desek skocznię, na którą wchodzili drabiną. Umiejscowienie tej skoczni było dość niefortunne, gdyż w miejscu, gdzie zawodnicy powinni spokojnie wyhamowywać po swojej próbie, stała piaskownica. Natomiast rozmiar skoczni był w podobie do tego zruczynowa. Pierwsze próby chłopaków zakończyły się upadkiem, dlatego czwórka głównych bohaterów rozpoczęła poszukiwania przedskoczka, którym została ofiara klasowa Zajkowski. O skoczni dowiedziała się panna Frau. Sytuacja nie była łatwa, skoczkowie szybko zorientowali się, że ich skocznia niebawem się rozpadnie i zjechali z jej góry jednocześnie. W lutym 1980 roku, czyli w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid, na ekranach amerykańskiej telewizji ABC pojawił się specjalny odcinek Różowej Pantery. Różowa Pantera na zimowej olimpiadzie, w którym to główny bohater serii rywalizuje z małym człowiekiem w różnych sportach zimowych. Podczas konkurencji skoków narciarskich wygrywał ten, który pokonał najdłuższy dystans wraz z odjazdem. Sam skok Różowej Pantery był mocno odklejony od rzeczywistości. Najpierw pantera gubi narty, później je łapie, a następnie wykonując przy ich pomocy rozmaite akrobacje w powietrzu, uzyskuje odległość 18 mil, 18 mil. Oponent pantery postanowił natomiast oszukać system i odpalił sobie jakiś plecak rakietowy. Plan nie wypalił, a gdy urządzenie zawiodło, mały człowiek pikując głową w dół, zakończył swoją próbę w zaspie. W 163 epizodzie Toma i Jerry'ego The Skibany na początku odcinka można dostrzec Toma odbijającego się na nartach z górki. Co prawda, nie mamy tutaj do czynienia z obiektem do skoków narciarskich, ale trzeba przyznać, że Tom nieźle opanował technikę lotu stylem V. I to już w 1975 roku. 2 października 1976 roku miał premierę odcinek Scooby-Doo, w którym kudłaty wraz z resztą paczki ścigali elektrycznego potwora. W jednej ze scen widać, jak przejeżdżający na nartach Scooby wzbija się w powietrze i również tutaj, podobnie jak i u Toma, można dostrzec styl V. Również kije w dłoniach, lata 70. i brak skoczni. Pewnie bym nawet o tym nie wspomniał, gdyby nie fakt, że ten fragment znalazł się w czołówce serialu.
W jednym z odcinków The Simpsons Homer jeździ sobie na nartach, aż nagle jego oczom ukazuje się skocznia narciarska. Spanikowany, niedoświadczony narciarz wypada z niezabezpieczonej bocznymi bandami skoczni i zalicza upadek przypominający ten Winko Bogataja z Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 1970 roku w Oberstdorfie. Sąsiedzi to czechosłowacki serial, w którym to dwóch gagatków wpada na coraz to dziwniejsze pomysły. Jednym z takich pomysłów było zbudowanie skoczni z leżaka oraz desek. Zaczęło się od tego, że Pat i Matt zauważyli latającego po ich ogrodzie motyla. Tak narodziło się ich marzenie o lataniu. Oprócz nart, oddający swoją próbę sąsiad zaopatrzony był w paralotnie, co miało zwiększyć powierzchnię nośną skoczka. Jak to zwykle u sąsiadów bywało, zakończyło się jedynie na ambitnych planach. W 1960 roku popularny propagator szpinaku Popeye stanął do rywalizacji w skokach z głównym antagonistą tej serii, czyli Bluto. Pierwszy na górze skoczni pojawił się rywal Popeye'a, który zaliczył bólę, co jak się okazało było jedynie spowodowane chęcią utrudnienia próby szpinakowemu siłaczowi. Bluto zaczaił się pod skocznią, podniósł jej próg lewarkiem przed próbą Popeye'a i ten ostatni nic sobie z tego nie zrobił. Korzystając ze swojej nadludzkiej mocy, wraz z drewnianym progiem wylądował na głowie przeciwnika. Karma wraca. Ski Jumping Pearls Road to Torino to 82-minutowy dokument wyprodukowany przez Richiro Mashime. Fabuła opowiada o historii japońskiego fizyka, który próbuje przekonać Federację Skoków Narciarskich, która de facto nie ma nic wspólnego z FIS, do uznania skoków narciarskich par jako oficjalną dyscyplinę. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt? Narty do skoków w parach są nieco dłuższe niż te zwykłe, dołączone są do nich dwa zestawy wiązań, co umożliwia wykonywanie przeróżnych technik akrobacji podczas lotu. Wśród zawodników spotkamy m.in. popularne wówczas nazwiska ze skoczni: Stefan Goldberger, Christian Ingebrigtsen czy Marco Aman. A każda z par ma swoją unikalną technikę. Para z Australii na przykład podczas swojego lotu imitowała kangura, a amerykańska rodeo. W świecie realnym na skok w parze w 2016 roku zdecydowali się dwaj słoweńscy skoczkowie, sensacyjny zwycięzca z Zakopanego Rock Urbans oraz Jakarus. W planicy uzyskali w tandemie odległość 35 metrów. Mało kto wie, ale nie był to pierwszy skok w tandemie. W 1939 roku Fritz Kaufmann wraz ze swoim siostrzeńcem Christianem skoczyli w parze, ale zakończyło się to wtedy bolesnym upadkiem. Ski Jumping Pearls doczekały się również growej adaptacji. Na kanale twórcy serii można zobaczyć pojedyncze krótkie animacje, będące remake'iem niektórych skoków. W 82 odcinku Smurfów Papa Smurf ogłosił, że pierwsza smurfowa olimpiada odbędzie się w 10 dyscyplinach. A pierwszą zimową dyscypliną były skoki narciarskie. Odwzorowanie skoków w smurfach jest bardzo przyjemne dla oka. Widać moment najazdu, wybicia. Niestety ominięto lot, a po lądowaniu skoczka, żeby zaznaczyć odległość skoku, wbijana jest w zeskok chorągiewka. Mieliśmy okazję obejrzeć 3 skoki. Najpierw próba pracusia, później osiłka, a jako ostatni na rozbiegu pojawił się fajtłapa. Złoty medal zdobył! Na podium się wdrapuje! Dziękuję wszystkim! Dziękuję. Kolejny tytuł, o którym należy w tym temacie wspomnieć, pojawił się na ekranach w 1941 roku, a za jego produkcję odpowiedzialny był sam Walt Disney. Wtedy to światową premierę miała krótkometrażowa komediowa animacja The Art of Skiing, w której to popularny Goofy uczy się jazdy na nartach. W końcowej fazie odcinka na ekranach pojawia się skocznia narciarska, a chwilę później widzimy zjeżdżającego z niej Goofy'ego. Po poprawnym wyjściu z progu Goofy gubi w powietrzu narty, następnie szczęśliwie łapie je w swoje dłonie i niczym aeroplan omija góry, lasy i ląduje prosto w swoim łóżku. Pierwszy raz skoki narciarskie w animacji zostały zaprezentowane prawdopodobnie 7 marca 1930 roku przez japońskie studio Yokohama Cinema Shokai. Mowa tutaj o 9-minutowej animacji Oira no Ski autorstwa Yasuji Muraty, który rozpoczął pracę dla tego studia zaraz po wielkim trzęsieniu ziemi w Kanto z 1923 roku, które zrównało z ziemią jego poprzednie miejsce pracy
czyli studio Kitayama, gdzie pracował u boku jednego z pionierów japońskiej animacji Seitaro Kitayamy. Ale wróćmy do tematu. Murata w swoich animacjach w poważnym stylu przedstawiał komiczne sytuacje, a bohaterem zdecydowanej większości jego animacji były zwierzęta. Podobnie właśnie było w Oira no Ski, gdzie z zasypanych śniegiem domów wychodzą dwa króliki z nartami na stopach, by postawić na nogi zaspanego jenota imieniem Tanuko, celem wspólnej zabawy na stoku. W pewnym momencie Tanuko siada na bliżej niezidentyfikowanym kawałku materiału i zjeżdża ze skoczni. Króliki postanawiają oddać skoki narciarskie. Tak wygląda prawdopodobnie najstarsza animacja ukazująca skok narciarski, a przynajmniej żadnej starszej nie udało mi się znaleźć. Ski! Ski!